Czy tutaj można coś w ogóle jeszcze powiedzieć więcej na temat pedałowania? Czy można coś tu sobie bardziej skomplikować albo ułatwić? No przecież jesteśmy w pięci, jeszcze tym bardziej w pedał. No co możemy robić? Możemy tylko kręcić nogami w kółko. Okazuje się, że tak nie jest, a technika pedałowania jest bardzo ważna z kilku względów. Czy jesteście amatorskimi, nawet turystami rowerowymi, czy się ścigacie na rowerach? Technika pedałowania jest bardzo ważna. Po pierwsze, ma wpływ na nasze zdrowie, na to, w jaki sposób używamy naszej całej biomechaniki ciała. Po drugie, może znacznie zwiększyć naszą efektywność, to, w jaki sposób zużywamy energię podczas jazdy na rowerze. I po trzecie, jeżeli jesteście zainteresowani prędkością, zdobywaniem komów, lepszych czasów i ściganiem się, jak najbardziej wyniki na zawodach mają bardzo wielkie połączenie z tym, co robimy pedałując na naszym rowerze. W tym odcinku chcę podzielić się z Wami moimi osobistymi doświadczeniami. Powiem Wam o tym, co moim zdaniem jest największym mitem, jeżeli chodzi o technikę pedałowania. Następnie wspomnę o tym, co ma wpływ na to, jak pedałujemy, na naszą technikę i w końcu podam Wam proste ćwiczenie, które niesamowicie, naprawdę niesamowicie to Wam gwarantuję, a jest bardzo proste. Zwiększy efektywność podczas pedałowania. Przyjrzyjmy się cyklowi pedałowania i porozmawiajmy o tym. Co tak naprawdę dzieje się podczas pedałowania? To jest godzina szósta, czyli jeden martwy punkt, tak zwany pedałowania. Tu na godzinie 12 mamy drugi martwy punkt pedałowania, tak zwany, zaraz o tym będzie mowa. I gdzieś pomiędzy nimi naciskamy pedał w dół, w ten sposób nasz rower, dzięki temu nasz rower przyspiesza. Nic prostszego, no nie do końca aż tak proste to nie jest, ale niektórzy wymyślili, że skoro mamy fajne połączenie pomiędzy butem a pedałem, czyli mamy zatrzaskowe buty, dlaczego by nie pedałować cały czas, przez 360 stopni cały czas. Tutaj pcham, tutaj ciągnę w górę, pcham do przodu, pcham w dół, ciągnę w tył, ciągnę w górę i tak sobie pedałuję w najbardziej możliwy, efektywny sposób. To jest moim zdaniem największy mit na temat techniki pedałowania. Jest tego pełno w internecie. Próbowałem tego, nie działa to. Ból w kroczu może być olbrzymi, ponieważ olbrzymią presję w ten sposób wywieramy na siodełko, natomiast niczego to nie zmienia, nie poprawia. Dlaczego? Niedoświadczeni kolarze bardzo często jeżdżą z niską kadencją i będą sobie deptać, tak to się nazywa, prawda? Deptać pedały gdzieś pomiędzy pierwszą, może drugą godziną, aż do powiedzmy 5:30, a tu nie robią nic. Wtedy wręcz czuć, że rower przyspiesza, kiedy naciskam i zwalnia, kiedy jedna noga jest w jednym martwym punkcie, wtedy to jest martwy punkt, a druga w drugim martwym punkcie. Wtedy rower zwalnia. Na oponach MTB będziemy słyszeć wu, 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 a kiedy widzimy na maratonie kogoś tak właśnie depczącego z niską kadencją, poniżej powiedzmy 80, to już wiemy, że on się szybciej zmęczy i to ta reguła działa doskonale. Co możemy poprawić? Możemy sobie, nazwijmy to, wysmuklić, upłynnić bardziej pedałowanie przez przedłużenie tego ruchu, w którym napędzamy pedał, czyli zamiast cisnąć tylko w tym miejscu i tu już nic nie robić, pociągam delikatnie w tył, teraz już nie ciągnę za bardzo w górę, jeżeli jestem w stanie przy niższej kadencji odciążam nogę od pedału, ale nie ciągnę do góry i gdzieś tutaj wcześniej zaczynam pchać but do przodu. Wtedy wyraźnie czuć różnicę w tym, jak zachowuje się rower. On nie będzie tak popychany do przodu i nie będzie zwalniał. Słychać to też na oponach. I takie coś działa. Co zatem będzie miało największy wpływ na technikę pedałowania? Pierwsze, co może przychodzić do głowy nam wszystkim, to odpowiednie ćwiczenie techniki pedałowania i to jest moim zdaniem też błędne. Pierwsze, co już u samych podstaw będzie powodowało, że pedałujemy właściwie albo niewłaściwie, to pozycja na rowerze. Wysokość siodełka, ustawienie siodełka przód-tył, kąt siodełka, wysokość kierownicy i jej odległość od siodełka i w połączeniu z drugą rzeczą, czyli naszą elastycznością, będzie powodowało, że nasza pozycja naszej stopy na pedale będzie inna i pedałowanie będzie inne. Wyobraźmy sobie siodełko wyżej. O, pójdźmy na dół, o tak. Siodełko wyżej. Siodełko niżej. Elastyczność moja większa, mniejsza. Inaczej ustawia się moja stopa na pedale i inaczej będę pedałował, więc zacząć należy od upewnienia się, że mam właściwą pozycję na rowerze. Nic mnie nie ciągnie w łydkach. Musi to być też nie za nisko siodełko, tak żebym miał efektywną pracę moich nóg, więc pozycja na rowerze to jest pierwsza rzecz i to znajdziecie w innych odcinkach.
A druga rzecz to proste ćwiczenie. Ćwiczenie jazdy z wyższą kadencją. Jeżeli jesteście kolarzami, rowerzystami, czy szosowymi, czy górskimi, którzy nie czują się komfortowo w jeździe, powiedzmy, powyżej 90, to jest kiepsko, powiedziałbym. A jeżeli nie czujecie się komfortowo w jeździe, w pedałowaniu powyżej 100, no to nie ma co liczyć na jakieś szczególne wyniki, na przykład na zawodach, ale też i na efektywność, nawet podczas turystyki rowerowej. Dlatego wystarczy po prostu podnieść kadencję pedałowania. Jeżeli zazwyczaj jeździcie z 80 na jakichś dłuższych jazdach, powiedzmy wytrzymałościowych, spróbujcie na początek 85, potem 90. I dzięki temu nasz mózg świetnie się uczy, co jest z naszymi stopami, jeżeli mamy już właściwą pozycję na rowerze. Sami nauczymy się pedałować w bardzo smukły sposób. Popatrzcie sobie na niektórych szosowców, jak widzicie taką wycieniowaną łydę i widzicie, jak te nóżki chodzą jak cylindry, jak tłoki w cylindrach. To się nazywa właśnie dobra technika pedałowania i to polecałbym tak samo szosowcom i kolarzom górskim. Oczywiście w różnym terenie, na przykład na podjazdach, nasza kadencja będzie niższa. Wtedy już, kiedy jesteśmy nauczeni właściwego pedałowania, nie musimy myśleć o kadencji. Nam już mózg dobierze odpowiednią kadencję. Czasami też ciągniemy w górę, jak najbardziej, kiedy musimy bardzo szybko przyspieszyć, albo w terenie jedziemy pod stromy podjazd i tylne koło nasze uślizgnie się gdzieś na korzeniu, rower się zatrzyma, musimy sobie pomóc drugą nogą, ciągniemy. Ale nie robimy tego przez cały czas i to jest bardzo duży mit. Więc spróbujcie podnieść waszą kadencję, jeżeli nie jest ona w okolicach 90-95 i będziecie mogli dostrzec, że wasz rower jest napędzany w dużo bardziej płynny sposób, zużywacie mniej energii, mniej się męczycie, mniej męczymy też nasze mięśnie, niska kadencja i takie siłowe pedałowanie niszczy nasze włókna mięśniowe szybciej, w sposób mechaniczny one są uszkadzane i męczymy się szybciej. Więc to są moje doświadczenia na ten temat, coś co jak najbardziej na mnie samym działa. Napiszcie, co wy o tym sądzicie, jakich zmian może dokonaliście i co wam to dało. Dzięki za wizytę w studiu szermajkowym. Cześć!